Macie jeszcze do naprawienia drzwi. Niestety. Fakt. Ale zamiast tego po prostu tutaj siedzicie. Fakt. I nie zamierzacie w najbliższym czasie wrócić do pracy? Fakt. I nikt was to nie rusza? Fakt. Fakt. Mogłabym powiedzieć cokolwiek? Fakt. A ty i tak odpowiedziałbyś... Fakt. A jak to się ma do produktywności? Dobra, dobra. Fakt. Bardzo proszę, czy możecie naprawić drzwi? A my bardzo prosimy, żebyś nas zostawiła w spokoju. Czy jest jakiś sposób, żeby was zmusić do powrotu do pracy? Nie, nie ruszymy się stąd. Chyba, żeby stało się coś naprawdę ważnego. Dobra. Na przykład, gdyby ktoś nam przyniósł konkretne zlecenie. Dobra, nie. Jakie konkretnie zlecenie? No wiesz. Nie. A wracając do tego zlecenia. Tak? Jakiego? No wiesz, bardzo ważnej dobrze, sprawie. Już. Chodzi ci o formularz czasowe zawieszenie korzyści członkowskich w związku. No, gdybyś przedstawiła powyższy formularz z odpowiednim podpisem, to bylibyśmy zmuszeni do przedwczesnego przerwania przerwy obiadowej, oczywiście z powodów formalnych, co umożliwiłoby nam dokończenie zleconej pracy. Ty chyba kochasz biurokrację. Biu co? Nieważne. Gdzie można dostać taki formularz? Jaki formularz? No wiesz, czasowego zawieszenia. No już, korzyści członków związku zawodowych. Pójdziemy. W każdym biurze, dla którego wykonujemy usługi. No. Bawcie się dobrze, chłopaki. A? Nie ma sprawy, złotko. Dostajemy premię za pracę w niedzielę. No do tego muszę iść, nie? No już, dobrze, już, idziemy, spokój, zaraz. Już. Przepraszam, już. Proszę pani, to znowu ty, a czego chcesz tym razem? Potrzebuję podania numer 09042. Czasowe zawieszenie korzyści członkowskich w związku. Zaczekaj. Tak, hejka, witajcie w kolejnym odcinku z najdłuższej podróży, z tej strony aimplay.pl. Formularz podania numer 09042. Dobra, idźmy tych. Tutaj formularz. No już. Lepiej po drobie, wypełnię najpierw to zlecenie. Aha. Naprawcie te cholerne drzwi. Podpisano komisarz. No już, już, spokojnie. Załatwione. Dobra, już idziemy. A to tylko mały formularz pod tytułem czasowe zawieszenie korzyści członkowskich w związku zawodowym. Co? Czy ty sobie zdajesz sprawę z tego, co zrobiłaś? Właśnie przerwałaś nam przerwę obiadową. To jest oficjalne zlecenie na wykonanie usługi. Zaraz, zaraz. 09042. A powinien być formularz 09042A, prawda? No nie, tylko stary, zwykły. 09042 i tyle. Aha, dzisiaj jest niedziela. Więc ten formularz jest bezużyteczny. W czasie świąt publicznych potrzeba dodatkowo załącznika A. Aneks. Święta publiczne. Więc zostaniemy tu, gdzie siedzimy. Dalej mamy przerwę. Możesz nas teraz zostawić w spokoju? No już, czekaj. Przepraszam. Proszę pani. To znowu ty, a czego chcesz tym razem? Przepraszam, ale potrzebuję też formularza aneksu 09042A. Czego? 09042A? A dlaczego do cholery od tego nie zaczęłaś? No już, bo jestem okrutną suką i uwielbiam.
uwielbiam cię torturować. Co więcej, ślubowałam poświęcić całe życie, żeby cię nękać prośbami o bezużyteczne formularze i dokumenty. No dobra, zaczekaj. No, już, dałaś ten aneks. Nie, jeszcze. Pani, pani starsza policjantko, pani peperonko. Dobra. W porządku. Oto formularz podania 09042A. I mam nadzieję, że to już ostatni. Już, lecimy, chodź. Idziemy, April, lecimy do tych idiotów. Co nie chcą w robocie pracować, dobra. Gdzie to jest? To jest to? No, jeszcze raz. To jest ten cały aneks. Halo. No. Już, zostałeś teraz. Zasłaj do roboty. Dobra, wszystko gotowe. Mam nadzieję. Dlaczego się tak na nas wzięłaś? Nie masz nic innego do roboty. Zdecydowanie nie. To jest podanie numer 09042A. Czasowe zawieszenie korzyści członkowskich w związku zawodowym z aneksem święta publiczne. No i... Udupiła nas George. Podnoś tyłek, wracamy do